Ten dzisiejszy ogród, jakbyśmy chcieli sobie pana wyobrazić, to tak blok. Ten blok ma ile pięter? 3 piętra. Pan mieszka na parterze. Duży jest ten ogród, w sensie tam tych metrów czy coś? Tak, nie, to jest taki pod oknami. Pod oknami. Pan rośnie, proszę pana, razie. Zabionki to są takie, wie pan, różnokolorowe, wysokie, jak topory. Ale jakieś tam, jakieś tam, że jak tam topory, czy za, co to za topory? Fajnie. A to jest znana nazwa, czy warszawianki? Tak myślę, czy warszawianki to pan tak nazwał? Czy to nie, 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 trochę to się dali. Jakoś pomyślałem, by było kwiaty.
Thank you.
chciałam to wyrysać, bo moje dzieciństwo takie konserwatywne też przyszło. Jeszcze się nie wolno nie robić. No to ja chciałam to dobra. Thank you.
zaczekała i tymczasem i Ratuszynko, i Lewisynko sam dnem, czyli zakręt na dół i od zwieczyny przykrywamy ją kocem i to jest pasteryzacja sucha i wystarczy, zamykają się ładnie słoiki. Po godzinie czasu odwracamy, wynosimy gdy potrzeba i mamy kieszuk, skrabaczka i zucchini to z dodatkiem oczywiście koncentratu pomidorowego. Swojej roboty mamy kieszuk. Myślę, że jest łatwy, nie jest trudny, jest to szybko zrobiony. Pani Małgosia się zapisała wszystko? Tak, ja zapisałam wszystko. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też zdążyli, ale może jeszcze tak na wszelki wypadek produkty przypomnijmy. 3 kg cukinii z kabaczkiem, a najlepiej pani Małgosia się powtórzy. Dobrze, 3 kg cukinii z kabaczkiem, 4 duże cebule, 3 łyżki soli taniennej, 1 szklanka octu z jabłkowego, 2 do 3 łyżek cukru, koncentrat pomidorowy około 600 gram, 1 łyżeczka słodkiej papryki, 1 łyżeczka ostrej papryki lub odrobinę więcej, to już według uznania, 1 łyżeczka pieprzu i 1 łyżeczka kurkumy. To są składniki potrzebne nam do wykonania keczupu. Wykonanie rzeczywiście nie jest trudne. Mam nadzieję, że tu nie musimy powtarzać siostrę. A jak ktoś je zapomniał, to można zadzwonić, znają. Tak jest. A teraz robimy ogórki w keczupie. Ogórki w keczupie? Tak. No, to ciekawe. Ogórki z keczupem, bardzo dobre. Nie gotujemy, nie kwasimy, one zakręcamy i same później już dojdzie do hotu. I składniki. 3 kg ogórków, oczywiście obranych i niedużych. Najlepiej takie, żeby były takie średnie, nie malutkie, średnie. I trzeba nam takie słoiki, no pół litrowe. Najlepiej właśnie takie. Bo takie mniejsze to są za małe, a duże to nie zawsze z rodziny tak na raz pójdzie, nie? A jak takie pół kilogramowe, pół litrowe, to będzie w sam raz. Ta pani niech sobie sama reguluje, to jest najlepsza rzecz. Ale to powiada. I teraz, co trzeba nam? 1,5 litra wody. To jest na walety. Robimy zalety. 1,5 litra wody, 2 szklanki cukru, 2 łyżki soli. 2 szklanki cukru, siostro? Tak. 2 łyżki soli. Soli.
dwie szklanki od czujawkowego. Ostatnio znam tutaj, to reguluje kwaśność. Dwie, 20 łyżek keczupu pikantnego, dobrej jakości. To wszystko trzeba nam zagotować. Zalewę. I tą gorącą zalewą będziemy zalewać również myją. Ale nim jeszcze to będziemy zalewać, to teraz tak. Ogórki najpierw trzeba obrać. Zostawić ich na boku, umyć. I do słoików, czystych słoików, ile tam, no może jak różne są, także zaszykować i do każdego słoika na dno włożyć kilkanaście plasterków. No 10, 11, 7, to tak mniej więcej. Marchewkę obrać i pokroić plasterki. Czyli na dno tego słoika kilkanaście plasterków marchewki. Jeden ząbek czosnku do każdego słoika. Liście laurowe. Po dwa ziarnka ziela angielskiego i jałowca. Siostro, bardzo przepraszam. Musimy wrócić do... Chętnie wrócę do każdego słoika. Tak na dno jest. Włożyć kilkanaście plasterków marchewki. Jeśli ukroi nam się gruszy, to może być 5-6. Jeden ząbek czosnku. Jak jest duży, przekroić na pół. Trzecie. Ząbki. Liście laurowe. Oczywiście liść, jak jest duży, to też na pół. Tak mniej więcej średnie liście, to są różne. I po dwa ziarnka ziela angielskiego i jałowca. I teraz układamy na stojąco, ładnie jeden przy drugim ogórek już pobrany. Stawiamy sobie teraz na stojąco ich ciasno. Jak już wszystkie słoiki są gotowe, takie już wypełnione, wtedy tą gorącą zalewą, która nam się gotowała, taka właśnie z keczupem czerwoną, wlewamy zalewane ogórki, zakręcamy i odwracamy wieczkiem na dno. Przykrywamy kocem i to jest wszystko. I tak wstawiamy i są bardzo ładne, twarde i dobre ogórki obrane. Gotowe wyciągamy, kiedy nam potrzeba. Do śniadania, do kolacji, do podwieczorka. Czyli tu przypomnimy jeszcze tak, 3 kg ogórków obranych, średnie ogórki jeszcze są i teraz zalewam 1,5 litra wody, 2 szklanki cukru, ten cukier obecny to nie jest słodki, więc to takie to jest, 2 szklanki cukru, 2 łyżki soli, oczywiście kamiennej, 2 szklanki octu jabłkowego, 20 łyżek keczupu pikantnego i to razem gotujemy. To jest zalewa. Słoiki już mamy czyste. Do słoików na dno kładziemy kilkanaście plasterków marchewki. Kilka plasterków marchewki, ząbek czosnku, liść laurowy. Dwa ziarnka ziela angielskiego i dwa ziarnka jałowca. I teraz, a jeszcze koper. Najlepiej jak jeden taki nieduży baldachin, jak jest duży na połowę. Ten koper taki jak do kiszenia ogórków używamy, tak, tak, do kiszenia ogórków. Koper i jeszcze zapomniałam, a dobrze, że teraz mi się przypomniało. Pół łyżeczki gorczycy. To tak właśnie to wszystko nabiera do tego zapachu. A
ale to tu nie zrobisz. No to powtórzmy jeszcze raz, że do każdego słoika składamy koper, tak kupel dachy lub jeśli jest mniejsza, to całą, pół łyżeczki gorczycy. Na dno układamy kilkanaście plasterków marchewki lub kilka, jeśli w grubsze plasterki pokroimy. Jeden ząbek czosnku, liść laurowy i po dwa ziarna ziela angielskiego i jałowca. I wtedy układamy obrane ogórki na stojąco. Nie tak się wydaje. Jak mamy malutkie, no to ale to każdy sam sobie nie się tego nie da. Ja sobie zrobię, ale takie jak wyższe, takie półlitrowe słoiki, to są bardzo ładne takie średnie ogórki. Jak gruby jest do góry na obrane, można przykroić, nie przeszkadza, na pół i lepiej nam się układają. Na stojąco i wtedy gorącą zalewą, którą już gotową mamy, zalewamy gotującą. Zalewamy, zakręcamy, odwracamy wieckiem na dno, przykrywamy i ogórki mamy gotowe. Zatem mamy już ogórki w keczupie, keczup mamy i ogórki w keczupie. I śliwkowe marzenie, czyli ciasto śliwkowe. Śliwkowe marzenie, proszę Państwa. To kolejna propozycja. Jedna szklanka mleka w spadnicy. 40 dekagramów łuki. Trzy czwarte szklanki cukru. 5 dekagram, czyli połowę tej kostki, jak jest to 10 dekagram. Drożdży świeżych. Trzy łyżki krojonej, kandyzowanej skórki cytrynowej. Jedno jajko. 10 dekagram masła. To drożdżowego to tak trzymam. I 2 kg śliwek węgierek. Czyli 3 łyżki krojonej pomarańczowej. Kandyzowanej skórki cytrynowej. Cytrynowej. Tak. Ja to co to było? Jedno jajko. Jajko całe. 10 dekagram masła. Tak. I 2 kg śliwek węgierek. Papier do wyłożenia blachy lub przyłóż do posmarowania i później posypania mąką lub bułką. Czyli tak, jedna szklanka mąki, mleka, przepraszam. Jedna szklanka mleka. 40 dekagram mąki. 3 czwarte szklanki cukru. 5 dekagram drożdży świeżych, 10 dekagram masła, 3 łyżki krojonej, kandyzowanej skórki cytrynowej, 1 jajko całe, 2 kg śliwek węgierek. To wszystko. Mleko oczywiście podgrzewamy w całości. Jeśli już jest przygrzane, odlewamy pół szklanki mleka do gorszego garnuszka i wkładamy masę drożdżem i rozmieszać trzeba łyżką czy trzepaczką. Dobrze drożdże, żeby nam się tak ładnie rozpłynęły. Dodajemy jedną łyżkę cukru i jedną łyżkę próbatu mąki. Tej mąki, co tam żeśmy odważyli. Resztę mąki, oczywiście przesianej, wsypujemy do miski głębokiej. Robimy dołek i do tego dołka na środku wlewamy rozmieszane drożdże. I zostawiamy do wyrośnięcia. Jak widzimy, że wyrośnięcie, dlatego że garnusz, czy tam w szklance, czy w czymś, jak mamy to często na
świeżych. Do środka zostawiamy do wyrośnięcia. W środku tej mąki, te drożdże. Po wyrośnięciu drożdży zaczynamy zagniatać ciasto, dodając to jajko jedno, resztę cukru. Zaczynamy mieszać. Rozpuszczone masło dodajemy. Szkolkę z cytrynową rozpartą, już ją lub kandyzowaną. Nie będziemy sobie rozbijać głowy, jeśli nie mamy kandyzowanej skórki. To można ładnie, tylko trzeba najpierw dobrze umyć cytrynę i zeczyć skórkę. Wtedy dobrze ciasto wyrobić trzeba. Zostawić w tej misce do wyrośnięcia. Poczekać chwilę, bo to najpierw nie rośnie, a później to, jak już przyjdzie tak właśnie ten drożdże ciasto całe, to szybko rośnie. Kiedy widzimy, że już nam wydzielność się dobrze powiększyło, więc obsypujemy sobie dłonie mąką i bierzemy ciasto i kładziemy na gotową blachę wyłożoną papierem lub posypaną tłuszczem, posypaną mąką. Taką jak na przykład 27 na 36 wielkości takiej. Rozprowadzamy to ładnie ręką. Czyli można wcześniej tak też rozciągnąć ciasto. Gdzie potrzeba, to właśnie przygnieść. Drożdżowe ciasto nie przeszkadza. Jak się tam popieści, to on wtedy bardziej rośnie. I wtedy mamy gotowe te śliwki, a w tym czasie, jak rosło ciasto, to przekrawamy, myjemy oczywiście śliwki, przekrawamy na pół i wyrzucamy pestki. Połówki, każdą połówkę na końcu trzeba tak przekroić raz czy dwa razy ten końcówki. Pewnie nam się później rozkłada. I wtedy, kiedy już mamy ciasto w brytwance, układamy śliwkę, te połówki, jedna po drugiej, tak jak widać dachówki na dachu. Także jedna po drugiej układamy na tym cieście. I wstawiamy do piekarnika na 50 minut. 50-60, zależy, to wiem, jakie mamy, jaką mamy temperaturę, czy mamy dobrze pieczyć. Jeśli słabo, to może i trochę 60 minut, w 180 stopniach. Pieczemy 50 minut. W 180 stopniach. Po upieczeniu, po wystudzeniu, posypujemy cukrem pudrem, ponieważ śliwki są już troszkę kwaśne, posypujemy cukrem. A przed podaniem, kiedy porcje kroimy, jest bardzo dobrze właśnie ubić, nie powiedziałam, bo to będzie niespodzianka właśnie, to jest dlatego, że marzenie, śliwkowe marzenie, że śmietanę 36% śmietankę, kremówkę ubijamy z łyżką cukru i na taką każdą porcję, kiedy podajemy na talerzyku, czy kładziemy na jakimś półmisku, czy tacy, no bo mamy takie różne, czy na szklany talerz duży taki. Na każdym kawałku położyć tą śmietanę z łyżką i na to właśnie jeszcze raz taką świeżą połówkę śliwki. To jest właśnie bardzo dobre. Siostro, no niecałe 3 minutki nam zostały. Spróbujemy może chociaż jeden telefon odebrać. Czy Pani Kasiu, czy są jakieś telefony?
Nie ma, pani Kasia, tu. To może powtórzymy tak, się raz, bo powtórzmy, bo już nic pokazji, więcej nie zdążymy niestety. Bo powtórzmy. Mamy kurt z tymi zborowikami lub z tego, tak mało tego czasu mamy, ale nic. Bardzo serdecznie Wam dziękuję, pozdrawiam wszystkich na czele z ojcem dyrektorem, całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich chorych, cierpiących i wszystkich tych, którzy byli na święcie w sobotę, minioną sobotę. Taką i pozdrawiam również panią Małgosię, całą rodzinką. Dziękuję pięknie, siostro. I ja w takim razie dziękuję za dzisiejszą posługę. Jeszcze przypomnę Państwu składniki tego ciasta, które siostra przed chwilą podała, a dzieliła się z nami swoimi poradami dzisiaj siostra Teresa ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, zakład siostro. I tak jak obiecałam, jeszcze raz powtarzam składniki ostatniej potrawy, czyli śliwko zamrożenia ciasta. Potrzebne są do wykonania tego ciasta następujące składniki. Jedna szklanka mleka, 40 dekagram mąki, 3/4 szklanki cukru, 5 deka drożdży świeżych, 3 łyżki krojonej, o właśnie, tak szybko pisałam, że nawet tutaj 3 łyżki krojonej lub kandyzowanej skórki cytrynowej. Lub jeśli nie mamy, no to można oczywiście po wyparzeniu, po umyciu owocu i wyparzeniu zetrzeć skórkę. Jedno całe jajko, 10 deka masła, 2 kg śliwek węgierek, no i oczywiście blachę przygotujemy jak zawsze, wykładamy ją papierem do pieczenia lub smarujemy tłuszczem, posypujemy mąką lub bułką tartą, aby ciasto nie przywarło. A więc to są składniki ciasta potrzebne do tego, aby je wykonać. Drodzy Państwo, były to porady kulinarne. Ja już dziękuję w tej chwili Państwu za uwagę. Życzę udanych prób kulinarnych i do usłyszenia. Drodzy słuchacze, dziękujemy wszystkim, dzięki którym Radio Maryja może istnieć. Do tego grona należą m.in. mieszkanki Szczytna, należące do Koła Przyjaciół Radia Maryja przy parafii świętego brata Alberta. Są to panie Anna Olszewska, Weronika Włodarczyk, Krystyna Cybulska, Teresa Sobieska, Lucyna Augusta, Stanisława Kowalczyk, Tamara Wojciechowska, Barbara Steczka, Marianna Gramowska, Alina Szynata, Zofia Samsel, Anna Zalewska, Jadwiga Opalach i Bronisława Olenicek. Wszystkim wymienionym paniom, ale także wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać i przesyłamy Państwu upominek muzyczny. Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło. Dzień dobry.
Panie Państwu, chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie przywitać pana premiera w Polsce, tutaj w dzielnicy na Zachodzie. Natomiast bardzo cieszę się, że pan premier był tutaj i wczoraj na spotkaniu grupy V4. Rozmawialiśmy o ważnych kwestiach, które Grupa Wyszehradzka może podjąć współpracując z Ukrainą. I również dzisiaj rozmawialiśmy już o naszych sprawach bilateralnych. Przede wszystkim chciałam pogratulować Ukrainie, panu premierowi 25-lecia i życzyć, ażeby następne lata dla Ukrainy, dla rozwoju suwerennej, demokratycznej Ukrainy były latami jak najlepszymi. Przede wszystkim mam nadzieję, że uda się w bardzo krótkim czasie rozwiązać problemy, które w tej chwili są związane z agresją Rosji na Ukrainę. Życzymy tego bardzo serdecznie i Polska niezmiennie stoi na stanowisku i jesteśmy ambasadorem Ukrainy i chcemy być ambasadorem Ukrainy na arenie Unii Europejskiej. Podkreślamy, że wolna, suwerenna, demokratyczna Ukraina to jest gwarancja bezpieczeństwa Europy, gwarancja bezpieczeństwa Polski oczywiście. I życzymy tego, żeby ten konflikt wreszcie był zakończony. Polska zdecydowała sankcje z Rosji, być wypełniane i takie stanowisko będziemy prezentować w czasie szczytu, kiedy będzie dyskusja na ten temat w Brukseli. Rozmawialiśmy też, proszę Państwa, o wielu kwestiach bezpieczeństwa dotyczących naszych współprac. O projektach, które możemy razem podejmować. Umówiliśmy się na to, że będziemy tę współpracę starali się zacieśniać. Mamy duże pole do realizacji wspólnych projektów infrastrukturalnych, energetycznych. Chcemy wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne. Chcemy budować infrastrukturę, która będzie również nas łączyła. Chcemy prowadzić wspólne projekty w zakresie rozwoju instytucji obywatelskich. Mamy wiele projektów, które możemy realizować, projektów kulturalnych. To wszystko są tematy, które na pewno w najbliższym czasie będziemy chcieli jeszcze bardziej ze sobą omówić, przygotować i wdrażać w życie. Chcę też stwierdzić i powiedzieć, że w tych relacjach, które w tej chwili budujemy ze sobą, chcemy, żeby one były jeszcze lepsze, jeszcze bardziej pogłębione. Polska, Ukraina, państwa sąsiedzkie, ta dobra współpraca jest jak najbardziej potrzebna, konieczna i gwarantująca bezpieczeństwo europejskie, to o czym już wcześniej wspomniałam. Chcę podziękować panu premierowi za zaproszenie mnie również na odwiedzenie Ukrainy i Kijowa. Myślę, że to jest wspólna relacja. Moglibyśmy się również, że będziemy starali się zainteresować konsultacją między rządami sojuszniczymi. Oczywiście Polska i Ukraina, o czym również rozmawialiśmy, to jest też nasza wspólna historia. Często historia niełatwe, trudne, ale powinniśmy dzisiaj szukać w tej historii, w tych naszych historiach, powinniśmy tę historię na pewno wyjaśniać, powinniśmy szukać prawdy, ale budować bezpieczną przyszłość w oparciu o to, że dla nas, dla obydwu naszych państw, wspólne koegzystencje, bycie sąsiadami, dobre relacje są gwarancją tego, żebyśmy mogli mieć bezpieczeństwo, abyśmy mogli mówić o tym, że wspólnie razem stawiamy również czoła wyzwaniom, pojawiającym się zagrożeniom, które płyną od państw, a właściwie od jednego państwa, które w tej chwili próbuje nam wszystkim pokazać swoją siłę. Mam tutaj oczywiście na myśli Rosję. Pan premier wczoraj na naszym spotkaniu grupy V4 zacytował słowa świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z TBBC, który powiedział, że dzisiaj Gruzja, jutro może inny kraj, w tym również inny kraj Polski. Odnosił to oczywiście do agresji rosyjskiej na Gruzję.
te słowa okazały się prorocze, bo okazało się, że w bardzo krótkim czasie dzisiaj tym państwem, które padło ofiarą agresora, jest Ukraina. I te słowa pozostają cały czas żywe i w pamięci. I wspólnie uznaliśmy, że musimy zrobić wszystko, ażeby nie dopuścić więcej do takich aktów, ażeby budować pokój w Europie, a jest to tylko i wyłącznie wtedy możliwe, kiedy będziemy ze sobą ściśle współpracować, kiedy będziemy realizować projekty gospodarcze, kiedy będziemy wspólnie budować bezpieczeństwo i kiedy będziemy po prostu budowali dobre relacje pomiędzy naszymi narodami. Chcemy, ażeby Ukraina się rozwijała, ażeby Ukraina proces reform, który rozpoczęła, kontynuowała, zakończyła z sukcesem. Dla Polski, Ukraina w Unii Europejskiej to jest ten cel, który chcielibyśmy, żeby został spełniony. Dzisiaj służymy pomocą, służymy wszelkimi eksperckimi projektami, służymy pomocą infrastrukturalną, chcemy realizować wspólne projekty. Mam nadzieję, że ta współpraca, o której dzisiaj rozmawialiśmy, będzie w kolejnych miesiącach coraz bardziej się pogłębiała. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że pan premier był na naszym forum ekonomicznym w Tunezji. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy wystąpienia prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, po spotkaniu, które doszło pomiędzy premierami Polski i Ukrainy podczas odbywającego się w Krynicy Forum Ekonomicznego. Maria, twoje aktualności dnia. Przed nami kolejne spotkanie. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana wiceprezesa PZU, pana Andrzeja Jaworskiego. Witam panie prezesie, szczęść Boże, gorąco pozdrawiam. Witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Panie prezesie, forum w Krynicy Zdroju rozpoczęło się w dniu wczorajszym 26. forum ekonomiczne. Ważna dyskusja dotycząca tego, co się dzieje w Polsce, ale także relacji biznesowych, ekonomicznych pomiędzy Polską i krajami także z różnych zakątków całego świata. Tak, rzeczywiście to wydarzenie jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, że w Krynicy zebrało się ponad 3000 uczestników z ponad 50 krajów, ale ważne jest także dlatego, że przyjechali liderzy państw Europy, Unii Europejskiej, którzy chcą mieć inne spojrzenie na to, co się w Europie dzieje i chcą pokazać, że jest inna możliwość rozwoju poszczególnych państw skupionych w Unii Europejskiej, ale także samej Unii Europejskiej. Panie prezesie, mówimy dosłownie o Grupie Wyszehradzkiej, a zatem jakie panaceum, jaka recepta na uzdrowienie Unii Europejskiej? Wczoraj w czasie ważnego panelu, w którym wystąpił premier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz premier Węgier Viktor Orbán, mowa była o tym, że Europa potrzebuje bardzo mocnej zmiany, bardzo mocnego podejścia do wartości, które zawsze powinny być, a nie były wartościami Unii Europejskiej, takimi jak właśnie sprawy narodowe, jak solidarność europejska, jak to, aby jedna czy silniejsza grupa państw nie rozgrywała innych państw Unii Europejskiej, nie pozwalała się im rozwijać. Ja przypomnę, że na antenie wielokrotnie mówiliśmy w ciągu ostatnich kilku lat o tym, jak poczynania różnego rodzaju urzędników unijnych doprowadzały do tego, że chociażby przemysł morski, gospodarka morska w Europie się zbijała, a tym samym urzędnikom nie przeszkadzało to, aby było bez właściwie żadnej kontroli promocja różnego rodzaju ciekawych produktów czy komponentów, które są tutaj w Azji.
własnych zgub czy swoich własnych towarzystw finansowych, że pieniądze mają konkretnego właściciela i ten konkretny właściciel tak naprawdę decyduje o tym, co będzie się działo, jakie decyzje będą podstawać. Tutaj to jest jeszcze bardzo ważny moment właściwie tej dyskusji, która dzieje się w Krynicy. Powracamy do tej refleksji dotyczącej, mówiącej nawet wprost, że kapitał ma narodowość. Mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju trendami w tych dyskusjach ekonomicznych, które mówiły, że kapitał nie ma narodowości, że to jest rzeczywiście jakaś taka batalia międzynarodowa, różnego rodzaju toczące się sojusze. Tym razem powracamy z powrotem do tej myśli, która mówi rzeczywiście, że kapitał jest związany z danym państwem i z daną narodowością. Dokładnie. I to jest, proszę zwrócić uwagę, to, o czym na antenie Radia Maryja mówiliśmy od wielu lat, czy nawet od kilkunastu lat. I do tej pory było tak, że tego typu słowa były uważane za coś, co nie ma racji bytu. Tutaj liderzy Grupy Wyszehradzkiej, tutaj szefowie wielu spółek europejskich mówią, że jest dokładnie tak, jak było spuszczone także na antenie Radia Maryja przez ostatnie lata. Bo nie oszukujmy się, ci, którzy mówili, że kapitał jest ponadnarodowy, kosztem konkretnych państw, kosztem konkretnych społeczeństw. I dzisiaj, dlatego na początku powiedziałem, że to forum jest inne, jest przełomowe, że po raz pierwszy tak mocno zostało to zaakcentowane, zostało to powiedziane, że jeżeli chcemy się rozwijać, jeżeli chcemy, żeby nasza gospodarka mogła nabrać właściwego tempa, jeżeli chcemy się liczyć na arenie międzynarodowej, to musimy pamiętać o swoich własnych interesach, o swoim własnym kapitale i o inwestycjach, które mogą być robione w taki sposób, aby służyły społeczeństwu, służyły państwu, a nie bliżej nieokreślonym siłom. Panie prezesie, bardzo konkretny mechanizm. Po roku 89 w Polsce wyprzedaż majątku narodowego, łatanie tak zwanych dziur budżetowych, różnego rodzaju haniebne inwestycje podejmowane przez kolejne rządy doprowadziły do osłabienia polskiej gospodarki, a dzisiaj również dzięki temu forum, zaangażowaniu poszczególnych środowisk politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, także poszczególnych państw, widzimy, że to był ogromny błąd Rzeczypospolitej Polskiej. Myślę, że nie tylko błąd, ale jeszcze było to celowe działanie, które miało doprowadzić z jednej strony do wywrócenia się gospodarki w Polsce, do tego, abyśmy byli rynkiem zbytu dla towarów produkowanych za granicą, a z drugiej strony do tego, aby tak zwana stara ekipa, ta postkomunistyczna, mogła zrobić interesy swojego życia, mogła przejąć wielki majątek narodowy za bezcen czy za pół darmo. Że dzieje się to kosztem społeczeństwa. I dlatego ta zmiana nastawienia, która jest obserwowana w Polsce od wyborów, od momentu, kiedy mamy nowego prezydenta, kiedy mamy nową panią premier, kiedy zaczynamy w końcu publicznie z podniesioną głową o tym, że mamy realizować nasze interesy narodowe i nie boimy się tego, że chcemy realizować interesy narodowe. Kapitał ma narodowość, o tym już mówiliśmy, ale także ważna i zasadnicza rola spółek Skarbu Państwa, które do tej pory były traktowane także po macoszemu. Nie tylko, że były traktowane po macoszemu, ale były traktowane jak wielokrotnie jako spółki, które realizowały także dosyć dziwne interesy dziwnych innych spółek o kapitalu albo zagranicznym, albo o jakimś kapitale, a bardzo często jeszcze kapitale właśnie z tym postpeerowskim, czy postkomunistycznym. I ważne jest, że spółki przedstawiają swoje strategie. Ja w tej chwili wyszedłem z prezentacji nowej strategii Polskiej Grupy Energetycznej, które mają właśnie budować zupełnie nową jakość. Jakość, która z jednej strony spółką Skarbu Państwa da możliwość rozwoju, da możliwość naprawdę pokazania się nie tylko na rynku Europy Środkowej, ale na rynku globalnym, a z drugiej strony, że te spółki będą także służyły do